Okej. Sposobów na przywitanie długiego weekendu majowego jest wiele. Nie wszędzie jednak na odwiedzających czekało tyle atrakcji, co w gliwickim Parku Chopina, gdzie święto 1 maja przebiegało w duchu aktywności fizycznej, artystycznej oraz muzycznej. Na wszystkich, którzy przybyli na gliwicką majówkę, czekały różnorodne warsztaty, pokazy, gry zespołowe, a późnym popołudniem wystawa oraz koncerty muzyczne. Jest z nami zespół bębniarzy, którzy zarażają tutaj klimatami muzycznymi. Zaproszą do warsztatów po to, by spróbować pobić rekord naszego miasta w ilości osób grających równocześnie na bębnach. W tym roku uczymy wszystkich grać na bębnach. Pierwsza tura już była, będzie jeszcze druga tura, a potem bijemy wszyscy wspólnie rekord gliwicki, oczywiście grają na bębnach. Więc myślę, że będzie bardzo fajnie. Zresztą widać, że pogoda nam dopisała, ludzie są, no, zabawa jest świetna. Mamy dzisiaj też wśród współorganizatorów tego wydarzenia uczestników warsztatów terapii zajęciowej Tęcza, którzy działają przy Fundacji Różyczka. Oni nas też dzisiaj tutaj wspierają. Przyszli bardzo barwną grupą z wieloma siłami witalnymi. Będą tutaj zasilać nasze szeregi przy biciu rekordu. Dzięki współpracy naszej z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych tutaj po raz pierwszy w tym sezonie tai chi, więc można spróbować swoich sił i w tym zakresie. Dzięki współpracy z zespołem przedszkoli miejskiej nr 4, warsztaty florystyczne i artystyczne, stoisko tworzenia biżuterii dla najmłodszych, jest z nami także szkoła podstawowa nr 6, ciekawe zajęcia, warsztaty, konkursy sportowe dla rodzin, a także, no oczywiście typowo, tradycyjnie, miejska biblioteka publiczna ze swoją ofertą. Ogólnie granie na bębnie jest bardzo rozwojowe. Według mnie osoba, która gra na bębnie, poprawia swoją koordynację ruchową. No i przede wszystkim ćwiczymy pamięć mięśniową, jak i samą pamięć. Jeśli tylko są jakiekolwiek warsztaty bębniarskie, to zdecydowanie warto przyjść i się odstresować. Super zabawa, naprawdę, polecam. Dla dzieci są różne atrakcje, piłka nożna, hokej, badminton, siatkówka, jakiś tor przeszkód. Mamy drugiego syna starszego, więc brał udział we wszystkich tu konkursach i zadowolony. Znaczy bardzo fajny pomysł, bo na pewno integruje rodziny i znajomych. Mi się podoba. Pogoda jest super, atrakcje są fajne, dzieci mają co robić, więc jest fajnie. Dzieciaki trochę poznają Gliwic, jest trochę aktywności, nie trzeba wyjeżdżać choćby do Zakopanego i stać w kilometrowych korkach. My jesteśmy bardzo zadowoleni i polecamy, szczególnie po prostu można miło spędzić czas razem z rodziną na świeżym powietrzu, przy okazji właśnie różnego rodzaju aktywności fizyczne. Bardzo fajnie zorganizowane, trochę chodzenia, trochę znajomości Gliwic, bardzo nam się podobało. Puszczaliśmy bańki, iść po linie. Malowaliśmy kamienie. Budowaliśmy zamki z plasteliny i makaronu. I z kubków jeszcze układaliśmy budowlę. Najbardziej mi się podobało chodzenie po linii i malowanie kamieni. Jako zwycięzca się czuję fajnie i nie było ten aż tak trudnie. Wszystkie tego typu imprezy, które gdzieś tam zrzeszają, łączą ludzi, integrują, wydaje mi się, że jak najbardziej. Bardzo dobre miejsce, bardzo dobry pomysł. Widać, jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą brać w takich imprezach udział, także więcej prosimy. Od godziny 18 na płycie gliwickiego rynku można było posłuchać gliwickich zespołów Warszawiaki oraz Illegal Boys. A o 20 w stacji artystycznej Rynek Adam Drewniok, wielki fan The Beatles, opowiedział mniej znaną historię najbardziej znanego zespołu na świecie. Organizatorem pierwszej gliwickiej majówki była Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach.